Zebraliśmy się tutaj, by świętować niepodległość naszego kraju. Ale pamiętajmy, że niepodległość nie jest nigdy dana raz na zawsze. I dzisiaj też istnieją zagrożenia dla naszej niepodległości. Te zagrożenia to nie jest dzisiaj głównie konflikt zbrojny, ale to jest model integracji europejskiej, która wpycha nas w jedno wielkie państwo europejskie. To jest duszenie naszej gospodarki przez nadmierny fiskalizm i biurokrację. To wreszcie szerząca się w mediach propaganda, która próbuje wpędzić Polaków w jakieś kompleksy. W świetle tych zagrożeń, pomimo że w wielu kwestiach bardzo się różnimy, nie możemy głównie wrogów szukać wśród nas. Musimy dla obrony naszej niepodległości działać na rzecz patriotyzmu, czy to przez akcje edukacyjne, formacyjne, tak jak robi tutaj wiele zgromadzonych organizacji, jak choćby Stowarzyszenie Koliber. Musimy także pokazywać swoją postawą na co dzień, że warto być patriotą, ponieważ są hasła, które nas łączą, jak Bóg, honor i ojczyzna. I ojczyzna!